Sześć osób spotkało się w wielkim finale drugiej internetowej olimpiady wiedzy o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Walczyło zacięcie, pokazując, jak dużą wiedzę posiadają na temat przedsiębiorstwa. Pytania, z jakimi musieli się zmierzyć, dotyczyły różnych kwestii, a jak podkreślił prezes przedsiębiorstwa, swoją wiedzą ci młodzi ludzie zawstydziliby niejednego pracownika GPW. O wodzie i przede wszystkim o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów bardzo dużo wiedzą młodzi ludzie, bo po raz kolejny rozwiązana druga olimpiada już wiedzy o GPW. To chyba pocieszające, że ci młodzi ludzie tak naprawdę mają czas, żeby usiąść i trochę poczytać i potem wykazać się tą wiedzą i kreatywnością. Dla mnie przede wszystkim napawa dumą fakt tego, że z roku na rok tych młodych ludzi jest coraz więcej. Oczywiście ich wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie wywołują rumieńce na mojej twarzy, bo ci ludzie po prostu wiedzą o GPW, o wodzie i o województwie śląskim takie szczegóły, co do których ja sam jestem przekonany, że wyrwany w środku nocy płynnie bym udzielił odpowiedzi. Dlatego jestem dumny i dziękuję nauczycielom i uczniom za to, że interesują się przyrodą, ekologią, a co za tym idzie, działalnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, no i śląską wodą. W wielkim finale, jaki odbył się na początku października, spotkali się przedstawiciele Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej oraz Rybnika. Z całej szóstki trójka to uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4. W ubiegłym roku wielką zwyciężczynią konkursu została uczennica szkoły Julia Wróblewska. W tym roku tytuł także zdobyła uczennica piekarskiej placówki Natalia Morawiec. Myślę, że można powiedzieć, że Piekary Śląskie wiedzą o wodzie, a na pewno wiedzą o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów stoją, bo druga olimpiada i druga laureatka zwyciężczyni z Piekar Śląskich. Jak to się robi? Znaczy, myślę, że to jest kwestia świadomości ekologicznej. Poprzez to, że mieliśmy projekt Comenius, który opierał się właśnie, głównym tematem była woda. Wśród dzieci zostało to rozpropagowane. Dzieci zaczęły się tym bardzo interesować. Natomiast tamtejsza laureatka Julia Wróblewska, która wygrała świetną nagrodę, zachęciła dzieci w taki sposób, że dzieci w tym roku gremialnie wzięły udział w olimpiadzie o wodzie. Niektórzy się tak zaangażowali, jak widać, że wśród szóstki mamy aż trzech laureatów. Właśnie, bo na sześć osób, które spotkały się w wielkim finale, trójka to były osoby z tej samej szkoły, z Piekar Śląskich, więc to chyba tym większe gratulacje. Znaczy, myślę, że uczniom należy pogratulować, tym bardziej, że o wygraniu tej olimpiady, o przejściu do drugiego etapu zdecydowały pytania otwarte. I jak widać, uczniowie okazali się dużą kreatywnością, ponieważ te wypowiedzi były tak dobre, że zainteresowały jury i dostali się do finału. Natomiast w finale bardzo chcieli wygrać, przykładali się, ja ich bardzo motywowałam, dyrekcja szkoły również i udało się. To jest chyba niezwykle ważne, dlatego że my się nie zastanawiamy i śmiejemy się, że to jest takie banalne pytanie, skąd się bierze woda w kranie, bo każdy wie, że z rury na przykład, ale zanim ta woda trafi do naszego kranu, to jest jednak bardzo, bardzo długa droga, a oni tą drogę poznają, to co chyba plusuje. Znaczy, myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ młodzież nie ma świadomości, w jaki sposób woda jest oczyszczana i wypływa z naszych kranów. Zastanawiali się nad tym wcześniej, a teraz dzięki Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów, które nam zaproponowało wycieczki, ścieżkę edukacyjną, młodzież poznała to jakby po prostu od pierwszego etapu do ostatniego i powiem, że jest bardzo zainteresowana tym, jak się to robi, że ta woda płynie piękna, czysta i zdatna do spożycia. Właśnie, tym bardziej, że wy też współpracujecie mocno z GPW. To znaczy, tak, jesteśmy objęci patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Tutaj chciałam panu prezesowi bardzo podziękować za możliwość współpracy, za fajne wycieczki i myślę, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała tak owocnie. Natalia w finale pokonała swoich kolegów, choć walka trwała do samego końca. Przeważyło jedno pytanie otwarte. Trochę mniejsze emocje niż ostatnio. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wziąć udział w takiej olimpiadzie? Pomysł udała nam pani z angielskiego, pani Kondej Kapłon. I to już w zeszłym roku właśnie była pierwsza ta olimpiada internetowa i wtedy zaczęliśmy już brać udział w niej. W zeszłym roku też brałaś udział, nie udało się, ale zwyciężyła twoja koleżanka. Ja się tak śmiałam, że Piekary Śląskie wiedzą o wodzie stoją. No dokładnie właśnie, kibicowaliśmy też koleżance, się cieszyliśmy bardzo, że wygrała w tamtym roku, a w tym roku gratulowała mi. No właśnie, pytania, z którym się spotkałaś w tym pierwszym etapie, no i przede wszystkim w tym wielkim finale, cię zaskoczyły? Nie zaskoczyły mnie te pytania. Myślę, że trafiły mi się akurat dosyć proste pytania na finale. A które pytanie jakoś tak najbardziej utkwiło ci w pamięci? Było pytanie o dwa miasta związane z jakąś stacją wodociągową i tam strzelałam, pamiętam.
Nagrody wręczono podczas targów branży wodociągowej Hydrosilesia 2016. Prócz wyróżnień za udział w drugiej Olimpiadzie Wiedzy o Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów wręczono wyróżnienie za udział w konkursie fotograficznym oraz konkursie na najlepszy scenariusz lekcji napisany przez nauczyciela.